Cześć, witajcie w Polygon TV. Moje imię to Lechu i będę dzisiaj narratorem przygód Samociemnego na Smoczych Wyspach. Samociemny jest to ten jegomość na środku ekranu. Jest to mój Worgen Priest w grze World of Warcraft Dragonflight. I co, dzisiaj sobie zrobimy coś nietypowego, ponieważ jest coś takiego jak Midsummer Fire Festival. Obecnie. I powiedziałbym, że mam już wszystkie achievementy zrobione związane z tym Midsummer Fire. No ale wciąż mógłbym wam po prostu pokazać, co się podczas tego festiwalu dzieje. Pierwsza rzecz, która się dzieje, to jest bicie bossa. Konkretnie z tego festiwalu, więc po prostu zapiszmy się na dungeona. No i co, krótkie cięcie i wracam do was, jak już będziemy w tymże dungeonie. Zanim jeszcze pójdziemy na bossa, to chciałem tylko zwrócić uwagę, że bardzo fajna muzyczka, której nie kojarzyłem wcześniej, także... Nie wiem, mi się podoba. Dobra, dostaliśmy zaproszenie na grupę, więc siup! Zobaczmy, co tam dalej. Tak jak mówię, mamy zabić jednego bossa w lochu, który znajduje się w krainie Outland. No i co? I udało się. Dobra. Howdy. Nie pamiętam już do końca, czy to dużą ilość tego dungeona musimy zrobić, czy nie. No tak czy inaczej, musimy do tego bossa się dostać. Także jedziemy. A, my zaczęliśmy na samym początku. Kurczę, no. A nie, on tu jest. Już, dobra. Dobra, i ten boss ma coś takiego, że dopóki go nie zbijemy do jakiegoś tam poziomu, to całe obrażenia, które on dostaje, są zmniejszone o 90%. I dopiero w pewnym momencie się pojawia jego serce, które musimy bić. I wtedy... No wtedy już tego zmniejszenia obrażeń nie ma, więc jakby... Au. Gdzie jest to? No ale i tak nam nieźle idzie, powiedziałbym. No bo prawie 50% zrobiliśmy na... kiedy on ma tego buffa swojego włączonego, więc chyba całkiem nieźle. No i oczywiście trzeba uważać na to, na co ja się wbiłem. O! I tu jego serce się objawiło. Strasznie szybko zszedł. Dobra, i oprócz tego, że z samego bossa dostałem rzeczy, to jeszcze dostałem skrzynkę Satchel of Chilled Goods, ale to kliknę sobie Leave Instance Group. I
Tutaj se zobaczymy, co dostałem. Siup. Dostałem 8 rzeczy, za które się kupuje tutaj podczas tego eventu. I dostałem śnieżki. Spoko. Dobra, to skoro mamy już 8 rzeczy, za które się kupuje podczas tego eventu, to zobaczmy sobie... Jest jakiś ziomek, co tu sprzedaje. Te ci tylko dają zadania. Co jest? Ty? Ty! O! On sprzedaje. Co można kupić? Można kupić takie coś na plecy, można kupić takie coś do noszenia w ręce. Można kupić... A, coś, co ja mam już. Co? Co to ma być w ogóle? Takiego pająka można kupić? Kurczę, dużo zabawek tu jest do kupienia, generalnie. Z tego co widzę, czy jakiś mont jest, może? Otóż monta nie ma. Dobra, to zobaczmy sobie, co, jakie zadania. To niebieskie. Niebieskie zadania to znaczy, że to codziennie można sobie robić jeszcze raz te Dobra, musimy czyny zrobić, żeby zachować równowagę. Czas jest przeciwko nam. Żeby zapewnić sukces Ashuny, kult zrobił bazę swoją niedaleko mrocznego portalu w Draenorze. Oni używają tych lodowych kamieni, żeby skoordynować przybycie tego mrocznego lorda, którego my przed chwilą zabiliśmy minutę temu. Tak jak ogarniam sam to, to duchy muszą zrozumieć, że... Aha, że my musimy przywołać jednego z tych przydupasów Ahunę, żeby go zabić, czy zniszczyć w sumie. Prawdopodobnie to będzie wystarczające. Dobra. Znowu to samo, tylko że on mówi, że ta baza jest w... Tidehunter? Nie wiem, co to jest. Dobra, po prostu wezmę wszystkie te zadania. Searing Gorge tym razem, to samo. Silitus, to samo. Oraz... Znowu Silitus, oraz... Znowu Silitus? No kurczę. No to co, robię po prostu cięcie i widzimy się zaraz przy biciu... Silitus to jest tu, tak? Silitus, tak. No to co, widzimy się zaraz, jak będę bił tychże złoli wspomnianych w queście przez pana Ertenlink Elder. No, coś tam. Dobra, witamy w Silitus i co, idziemy zbić pierwszego naszego bossa zadaniowego na dzisiaj. No i zobaczymy, o co chodzi, bo w sumie... W sumie nie wiem, nie pamiętam, szczerze mówiąc, ja robiłem te wszystkie achievementy... No nie, tu jest nawet 23. No ale zacząłem to robić w 2017 roku, także jakby... no.
Tu jest w ogóle baza aliansów? I co ja tu mam zrobić? Gdzie oni są? Summoned from the Ice Stone. Jakiś Ice Stone powinienem mieć? Ale skąd ten Ice Stone wziąć? Dobra, wiecie co? Jednak znowu zatrzymam i widzimy się zaraz. Dobra, wyczytałem gdzieś w necie, że to, co my potrzebujemy, to dostać się pod Dark Portal. Na Outlandzie, więc właśnie tam lecę. Ale powiem wam, że ciężko się jest dostać w tym momencie na Dark Portal. Myślałem, że polecę normalnie ze Stormwind. Gdzie to jest? Nie Stormwind, Wichrogrodu. Ze Stormwind do Dark Portalu, ale ten Dark Portal przeniósł mnie nie w ten dodatek, co trzeba, a ja potrzebuję być w dodatku Burning Crusade. Także mam nadzieję, że uda mi się w tym momencie zrobić to, czego potrzebujemy, czyli dostać ten kryształ lodowy, czy co tam. Zapomniałem, po prostu po cholerę ja to robię. Ice Stone, o, to jest to. Połóż swoje palce na tym krysztale. To już? Nie no, chwila, ale to jest tylko jeden ziomek zabity. A ten? A, dobra. Udało mi się zabić jednego ziomka, a co do reszty to muszę chyba sprawdzić w necie, bo nie wiem, nie ogarniam po prostu. No widzieliście sami, że pojechałem do tego Silithus. Było niby napisane, że mam tam zabić ziomka. Gdzie to jest? Było niby napisane, że jest tu ziomek do zabicia i co? I nie było tam ziomka. Także stop i z następnym jedziemy po krótkiej przerwie. Dobra, sprawdziłem sobie w internecie, o co chodzi. Rozwiązanie jest bardzo proste, a jestem chyba bardzo tępy, bo po prostu trzeba... Ta miejscowa, Silithus, w której jesteśmy, ma tą wersję z tym wielkim mieczem kosmicznym wbitym, który nie chcę mi się opowiadać, bo to jest zbyt głupie, dlaczego on tutaj jest. Natomiast ma ona też wersję starą, bez tego miecza. Jak pogadamy z Zidormi i klikniemy to, to Zidormi nas przeniesie do miejscowy Silithus w starej wersji. I w tej starej wersji mamy zabić tego... coś tam. Totalnie bym się domyślił. Także dobrze, że internet istnieje, bo tak to nie wiem, czy bym ogarnął, jak się gra w tą grę. Co ja mam kliknąć? Tutaj coś. Siup. O, udało się. Dobra, drugi jeszcze był w Silithus, tak czy nie? Dobra, to do następnego po prostu będzie cięcie i przenosimy się do następnego ziomka do zabicia. No i dolatujemy już do następnej miejscówki, tym razem Desolus. To jest w ogóle fajna miejscowa. Przed dodatkiem Kataklizm w ogóle to była pustynia, tak jak Silithus.
ale teraz stała się... W kataklizmie stało się tak, że wyrosły tutaj takie zielone oazy. Tu jest jedna, tutaj druga, tutaj trzecia. No, a tak jak mówię, no wcześniej tutaj były tylko... to pustynia była dosłownie, nie? No, ale już nie przedłużając, po prostu weźmy i zbijmy tego bossa, czy... bossa, boss by nie strzedł na dwa strzały, także nie wiem jak to nazwać, przydupasów bossa. Dobra. Jedziemy do następnego, także widzimy się, znowu cięcie i tak dalej. No i co, tym razem w miejscówce Ashen Whale znajduje się nasz przeciwnik. Zobaczmy, kliknijmy w kryształ. I co się stanie? Pojawił się jakiś ziomek. A, on coś gada, że nie powstrzymamy go, bla 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 bla. Dobra tam. Nie powstrzymamy, tak. Totalnie nie powstrzymamy. I co? Jeszcze mamy dwa. W Strange Thorn Whale i w... I w... Co to jest? Searing Gorge. Dobra. Także znowu... Wiem, że te cięcia są szybkie i... No ale co zrobić? No, twórcy gry tak zrobili grę, że szybko się zabija tych bossów, także... No... cięcie. No i udało nam się chyba dotrzeć do następnego ziomka, chociaż on chyba jest w jakiejś jaskini. No, jaskinia jest tutaj, dobra. Udało się nam dotrzeć do następnej mordeczki do zabicia. Zobaczmy, o co tutaj chodzi. W miejscówce Searing Gorge tym razem. Czemu oni nie robią ich jakichś mocniejszych? Ja tego nie rozumiem, że on nie zdążył nawet się ruszyć i ja już go zabiłem. Jakby... Nie no, spoko, ja rozumiem, że to jest ten... to zadanie do odwalenia raz dziennie, ale... No też do... bez przesady znowu, no. No i widzicie, jak to wygląda sami, no kurczę... Jedziemy teraz na południe i na południu jest Strange Thorn Whale. W którym to mamy do odwalenia ostatni nasz obowiązek dzisiejszego dnia. Tu się swoją drogą, tu się bijemy z Nelfarionem, takim czarnym smokiem, który jest zły. No ale nieważne, no znowu wiecie o co chodzi. Cięcie i te sprawy. Dobra, zbliżamy się już do naszego ostatniego obiektu dzisiaj, którym jest Chillwind Lieutenant. Klik, klik, klik. Pozwólmy koledze go dokończyć. I super, mamy raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć zadań wykonanych. W jaki sposób je oddamy? Dobra, oddamy je w taki sposób, że po prostu weźmiemy sobie portal. No, tu już nie będę robił cięcia, weźmiemy sobie po prostu portal, pojedziemy do stolicy z powrotem i zastanowimy się, co jeszcze można robić na obecnym evencie, który się nazywa, jak się nazywa? Midfire, Midsummer? Midsummer Fire? Coś tam? gdzie te portale są? Tutaj gdzieś. Dobra, ci by chcieli, żebyśmy robili znowu rzeczy z dodatku, dwa dodatki temu. Siup.
Dobra, tym razem nie lecimy do smoczych krain, tylko do podstawowych krain. Ten chłop się chyba zaciął. On powinien przejść przez ten portal. Dobra. Idźmy sobie oddać wszystkie te zadania. Gdzie to jest ten człowiek? Tutaj. Siup. 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 Oraz siup. Wow, przy okazji dostaliśmy jakieś coś tam z tego comiesięcznego robienia rzeczy. Nieźle. A teraz chcemy co? Teraz chcemy to. Udowodniłeś, że jesteś coś wart, samociemny. To się nagrywa? Nagrywa się. Nie mam ci za dużo dodania, ale masz tutaj moją koronę. I tak dalej. Dzięki stary, mam z zeszłego roku. Dobra. To zadanie. O nie. Łapanie pochodni to na pewno jest to, co ty się znasz na tym. Weź, ogarnij 10 pochodni złap. I jeszcze rzucanie pochodniami. Hej. Gościu, co żongluje pochodniami. Czy dobrze się bawisz? To jest to, co ja lubię słyszeć. Podobno jesteś ekspertem w rzucaniu pochodniami. Mam dla ciebie test. Takie są zasady, że masz rzucać tymi pochodniami tam, gdzie jest zaznaczone. I jeszcze masz wszystko w wyliczonym czasie masz zrobić. I co? Let's near a capital bonfire. A, koło tego mam stać. Nie, czekaj. I co? Co ja mam zrobić? A, dobra. Tu się podświetla i ja mam klikać w to. Jeden i klik. Dobra, trochę nie ogarnąłem na początku, ale już... Co zrobiłem? Zrobiłem następne super zadanie. Juhu. Jak mam to łapanie pochodni tylko wykonać? A, to bym potrzebował drugiego człowieka, który we mnie rzuci tą pochodnią, tak? Dobra, to powiedzmy, że to chyba jest obecnie niewykonalne dla mnie. Nie ma tu innych ludzi i tak dalej. A ty co robisz? A, ty jesteś niezwiązany z tym wydarzeniem. No to dobra, chyba w takim razie wygląda na to, że zrobiliśmy sobie event. A, oczywiście, o czym zapomniałem wspomnieć. Jak widzicie, tutaj są achievementy, które ja zrobiłem, więc generalnie główną rzeczą w tym evencie Midsummer Fire Festival, jak to się nazywa? Midsummer Fire Festival, tak. Jest to, że w wielu miejscach na świecie są takie oto ogniska.
I w aliansowych miejscówkach, ja jestem z aliansów, no to są te ogniska takie, że muszę przyjść i tam, nie wiem, klęknąć przy tych ogniskach, czy coś tam zrobić. I wtedy te ogniska, nie wiem, dają mi jakieś buffy. O, to mi dało increase stamina, czyli zwiększa mi wytrzymałość o 30, nie? I za to też się wbija w tego achievementa. No, a jak pójdę do hordowych miejscówek, gdzie są te ogniska, to jest... gdzie to jest? Desecrate. O, tutaj. No to tutaj są dwa ogniska, były w dodatku Battle for Azeroth. Tutaj w Outlandzie było tyle ognisk do zmasakrowania tych hordowych, że tam, nie wiem, musisz nasikać na te ogniska, żeby zgasły, czy coś w tym stylu, nie? Oprócz tego, i nie wiem czemu w tym roku mi nie pokazuje tego questa, natomiast... gdzie to jest? O, tutaj. Complete the quest, a thief's reward. Że normalnie co roku dostajesz zadanie od tych ziomków, co tutaj stoją przy tym ognisku w stolicy twojej. Dostajesz zadanie takie, że idziesz do stolicy przeciwnej frakcji i tam oprócz tego nasikania na ich ognisko, no to już nie pamiętam, o co tam chodziło, ale no generalnie musisz jakieś rzeczy robić tam, no nie? No, tak czy inaczej, dziwne to jest dla mnie trochę, że jakby w tym roku, mimo tego, znaczy rozumiem, że zrobiłem już to zdanie tam 5 lat temu, czy kiedy to tam było? A, 5, 7 lat temu, ale z tego co pamiętam, no to na przykład rok temu, czy 2 lata temu normalnie dostawałem to zadanie, więc jakby nie wiem, czy to jest jakiś bug, czy o co tu chodzi. No tak czy inaczej, no co, no tyle rzeczy się robi w evencie. Gdzie to jest? W evencie Midsummer Fire Festival można też zabijać bossa, ale bossa już zabijaliśmy, więc jakby bez sensu, bo raz dziennie jest możliwość dostania tej super paczki od niego i wygrania chyba nawet monta można dostać. W sumie nie wiem, musiałbym sprawdzić w necie, ale nie chce mi się trochę. Także tak, podejrzewam, że od jutra już będziemy wracać do wykonywania zadań z dodatku Dragonflight. I co? No i przygotowujemy się po trochu do nowego dodatku, czyli War Within, który ma premierę 28 chyba sierpnia. Którykolwiek sierpnia jest środą, to ten 20 chyba 8, jeśli dobrze pamiętam. Także no. Dzięki za oglądanie i do zobaczenia w następnym odcinku Przygód Samodzielnego na Smoczych Wyspach, ewentualnie w Stormwind. Także dzięki i trzymajcie się, cześć.